10 nazistów działających po II wojnie światowej. Zaznaczam, niektórych z tych nazistów ręka sprawiedliwości dotknęła, ale dopiero po latach. Posłuchajcie, czym zajmowali się po wojnie zwolennicy Hitlera. Werner von Braun, niemiecki uczony, jeden z czołowych konstruktorów rakiet i pionierów podboju kosmosu. Podczas II wojny światowej współtwórca pocisków balistycznych V2, członek partii nazistowskiej, oficer SS. Po kapitulacji Niemiec, von Braun, z gronem współpracowników, oddał się 12 maja 1945 roku w ręce Amerykanów, licząc na możliwość kontynuowania prac nad rakietami do celów. Cywilnych. Amerykańskie władze, w obliczu rysującej się konfrontacji ze państwami komunistycznymi, przyjęli część grupy Von Braun'a, jak również część ocalałych podzespołów pocisków V2. Przez pierwsze lata powojenne, von Braun i inni niemieccy specjaliści rakietowi pracowali i mieszkali skoszarowani w Teksasie. Pracując w ramach programów US Army, von Braun uczestniczył w projektowaniu pocisku balistycznego średniego zasięgu Redstone. W 1970 w roku został zastępcą dyrektora NASA do spraw planowania. Zmarł na raka w 1977 roku. Hubertus Struckhold, niemiecki zbrodniarz narodowy socjalista lekarz, w procesie norymberskim udowodniono jego podwładnym przeprowadzanie badań na więźniach obozu koncentracyjnego w Dachau, których celem było badanie wytrzymałości ludzi na zamrażanie i próżnię aż do śmierci. Więźnia włącznie do USA sprowadzony został w ramach sprowadzania ponad 700 innych naukowców nazistowskich. Zarówno program Apollo, jak i inne towarzyszące programy stanowiły sukces USA w badaniach naukowych, jednak Użycie w tych programach doświadczeń i wiedzy wyniesionej z ludobójczych praktyk w niemieckich obozach koncentracyjnych ukrywano wiele lat w obawie przed opinią publiczną. Ze względu na swój wielki wkład w rozwój amerykańskiej astronautyki jest nazywany ojcem medycyny kosmicznej. Zmarł w 1986 roku. Henryk Miller, generał porucznik policji, radca i dyrektor kryminalny Rzeszy od 27 września 1939 roku do końca II wojny światowej, szef Gestapo. Henryk Miller był bezpośrednio odpowiedzialny za zbrodnie popełnione przez Gestapo podczas wojny. Z polecenia Himmlera zaplanował i kierował prowokacją gliwicką. Osobiście przysłuchiwał też najważniejszych więźniów Gestapo, m.in. generała Grota Roweckiego. 4 marca 1944 roku wydał rozporządzenie nakazujące za zabijanie polskich i radzieckich jeńców wojennych, złapanych po nieudanej ucieczce. Po zakończeniu wojny Miller zniknął i został uznany za zmarłego w 1945 roku. Istnieją jednak różne hipotezy jego zaginięcia i śmierci. Między innymi mówi się, że został przejęty przez Amerykanów i służył w CIA jako cenne źródło informacji wywiadowczej, czy też pojawiły się głosy, że jeszcze w 1972 roku widziano go w Peru. Kurt Engels. Szef Gestapo dla powiatu krasnostawskiego w czasie II wojny światowej, stałe rezydujące w latach 41-44 w Izbicy. W 1929 roku wstąpił do Hitler Jugend. w 1933 roku został członkiem SA, zaś w 1938 roku SS. Przed wojną pracował jako policjant w kolonii wraz ze swoim pracownikiem Ludwikiem Klemmem. Zasłynął ze okrucieństwa i bezwzględności. Jest posądzony o zbrodnie na ludności cywilnej, doraźne rozstrzeliwanie zarówno Polaków jak i Żydów. Często odbywało się to na ulicach Miasteczka lub też w miejscowym Kirkucie. Swoje ofiary wypatrywał jeżdżąc po Izbicy motocyklem. Po wojnie przeniósł się do Hamburga, gdzie prowadził otwartą w 1955 roku restaurację pod nazwą Cafe Engels. Został rozpoznany 31 października 1958 roku przez byłego więźnia obozu Sobibor. Aresztowany popełnił samobójstwo w więzieniu w czasie procesu, w którym zeznawał m.in. Thomas Blatt. Jakob Denzinger Był strażnikiem obozu zagłady w trzech krajach W 1945 roku Trafił do niewoli francuskiej Denzinger uzyskał wizę Wjazdową do Stanów Zjednoczonych W ambasadzie amerykańskiej we Frankfurcie Tam prawdopodobnie współpracował z Amerykanami Gdy zaś okazało się, że USA Powoli odcina się od nazistów To w 1989 roku Powrócił do Niemczech Oficjalnie osiadł w Chorwacji Gdzie zmarł 11 lutego 2016 roku Centrum Szymona Wizenta. Starało się o aresztowanie mężczyzny jednakże rząd chorwacki nie wyraził na to zgody. Walter Rauf. Podczas agresji na Polskę był odpowiedzialny za techniczne wyposażenie i przygotowanie grup operacyjnych. Ponosi główną odpowiedzialność za rozwój ruchomych komór gazowych i innych środków masowej zagłady. Służył również w Tunisie i w Mediolanie. Tam jako członek Gestapo dowodził SS. Był współorganizatorem grupy niemieckich ekspertów wojskowych pracujących w Syrii. Po Puczu sierpniowym Syria pozbyła się większości niemieckich doradców. Rauf, dzięki pomocy kleru katolickiego, otrzymał fałszywe dokumenty i trafił do Fadoru, aresztowany w 1962 roku w Santiago, w 1963 roku rząd chilijski zwolnił go. W liście do Szymona Wizentala prezydent Salvator Ayente po wyborze na urząd napisał, że nie jest w stanie zmienić decyzji Sądu Najwyższego. Podczas rządów junty wojskowej generał Augusto Pinocheta Rauf służył pomocą tajnej policji, udzielając porad na temat stosowania tortur oraz planowania obozów koncentracyjnych. Pinochet odmawiał jego wydania, powołując się na wyrok Sądu Najwyższego w 1963 roku. Zmarł w Santiago w 1984 roku na raka płuc. Podczas pogrzebu jego koledzy urządzili mu pożegnanie w nazistowskim stylu. Gość służył dla dwóch zbrodniarzy, najpierw dla Hitlera, później dla Pinocheta i dla obu budował obozy koncentracyjne. Nieźle. Otto Skorzeny Austriacki wojskowy inżynier oraz przedsiębiorca podczas II wojny światowej, oficer niemieckich jednostek Waffen-SS, dowódca kilku spektakularnych operacji komandosów w składzie Dywizji Das Reich, wziął udział w kampanii na Bałkanach i w Związku Radzieckim. Zajmował się konserwacją broni artyleryjskiej. Pod koniec 1941 roku doznał ciężkiej rany w głowę. Na początku 1942 roku został ewakuowany z pola walki. Po wyjściu ze szpitala został wycofany z walki i skierowany do zakładów naprawczych w Berlinie, gdzie pracował przez kilka miesięcy. W 1943 roku otrzymał osobiście od Hitlera rozkaz uczestnictwa w operacji o kryptonimie Dąb, mającej na celu uwolnienie włoskiego dyktatora Benito Mussolini'ego. Będący pod wrażeniem sukcesu w operacji Hitler powierzył Skorzenemu kontrolę nad wszystkimi siłami specjalnymi III Rzeszy. Postępujący upadek III Rzeszy sprawił, że powstały plany kolejnych akcji specjalnych. Jednym z kolejnych planowanych celów mieli być Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Józef Stalin podczas konferencji teherańskiej. Planu jednak zaniechano z powodu zbyt dużej odległości. Został aresztowany przez żołnierzy amerykańskich 10 dni po zakończeniu wojny w okolicach Strasburga. Skontaktował się z byłym szefem wywiadu Hitlera na froncie wschodnim, który wówczas pracował dla CIA. Z jego pomocą otworzył firmę zajmującą się projektowaniem, a głównie pracami w przemyśle starowymi i maszynowymi. Osiedlił się w Hiszpanii. W 1950 roku przybył do Madrytu, gdzie działał jako przedsiębiorca. Był związany z tajną naśladowską organizacją Odessa, która miała ułatwić przerzuty zbrodniarzy hitlerowskich do krajów nieposiadających umowy o ekstradycji, takich jak Argentyna, Brazylia czy... Chile. Był oczywiście wspierany przez Francisco Franco, zmarł w Madrycie w 1975 roku na raka. Jego ciało zostało poddane kremacji, a prochy umieszczono we Wiedniu. Józef Mengele, niemiecki lekarz. Doktor medycyny i antropologii, zbrodniarz wojenny zwany Aniołem Śmierci. Mengele wyróżniał się spośród lekarzy SS w Auschwitz. Jako jedyny służył na froncie i posiadał wysokie odznaczenia. Na początku objął funkcję lekarza obozu kobiecego. W dwa dni po przybyciu do obozu zadecydował o posłaniu do komór gazowych wszystkich Romów, w których barakach wybuchła epidemia tyfusu. Zdaniem Mengelego chorych na tyfus nie należało leczyć, lecz eliminować. Gdy zbliżał się koniec wojny, Mengele zmienił mundur SS na mundur zwykłego niemieckiego żołnierza. Został schwytany i umieszczony w amerykańskim obozie jenieckim. W przeciwieństwie jednak do ogółu członków SS i Waffen-SS nie posiadał tatuażu z grupą krwi po wewnętrznej stronie lewego ramienia, około 20 cm nad łokciem. Mengele w 1938 roku przekonał SS, że kompetentny chirurg w razie transfuzji i tak będzie wykonywać próbę krzyżową bez polegania wyłącznie na tatuażu. Jego żona twierdziła, że prawdziwym powodem była narcystyczna natura Mengelego. Mengele, Miał zwyczaj prężenia się przed wysokim lustrem i podziwiania gładkości własnej skóry. Nie chciał na niej żadnych znaków. Brak tatuażu uchronił go od automatycznego aresztowania. W całej Europie rozpoczęły się zakrojone na dłuższą skalę poszukiwania Mengelego, a mimo to udało mu się uniknąć wykrycia przez 4 lata. Uciekł on do Argentyny, gdzie zlokalizował go Mossad. Ten jednak skupił się na Innym zbrodniarzu. W 1959 roku przeniósł się do Paragwaju, a w 1960 roku znalazł się w Brazylii. Nigdy nie stanął przed sądem, chociaż za pomoc w jego schwytaniu wyznaczono nagrodę w wysokości 10 milionów marek. Zmarł w 1979 roku niedaleko Santosu w Brazylii w czasie kąpieli w oceanie. Doznał prawdopodobnie udaru mózgu i utonął. Pochowany został jako Wolfgang Gerard. Klaus Barbie, niemiecki zbrodniarz wojenny, szef gestapo w Lyonie, w związku ze swoimi zbrodniami wyokupowanej przez III Rzeszę Francji, zyskał sobie przydomek rzeźnika z Lyonu lub katalionu. Barbie zasłynął z okrucieństwa i bezwzględności wśród licznych zbrodni, które popełnił, znajdują się m.in. schwytanie i deportacja do obozu zagłady 44 żydowskich dzieci i 7 dorosłych, ukrywanych w wiosce Izje oraz aresztowanie i torturowanie sierżanta Jeana Molina pseudonim Rex. W latach 45-55 był zatrudniony i chroniony przez Brytyjczyków i Amerykanów. Pracował w wywiadzie, zajmując się walką z lewicową opozycją wobec okupacji Niemiec przez zachodnich aliantów. W 1955 roku, gdy Brytyjczycy i Amerykanie nie potrzebowali już jego usług, Barbie skorzystał z pomocy administracji watykańskiej i uciekł wraz z rodziną do Argentyny. Później przeniósł się do Boliwii i jako klaus altman zamieszkał w La Paz, gdzie został narkotykowym bossem. W latach 60. brał udział w rozbiciu Partyzanckiej Armii Wyzwolenia Narodowego oraz doradzał w sprawie schwytania argentyńskiego rewolucjonisty Ernesto che Guevary. W 1971 roku został wytropiony i rozpoznany, ale dopiero nowo powołany rząd boliwijski zgodził się na aresztowanie Barbiego. 4 lipca 1987 roku skazano go na dożywocie. Klaus Barbie zmarł z powodu białaczki w więzieniu w 1991 roku. Adolf Eichmann, niemiecki funkcjonariusz nazistowski, zbrodniarz wojenny skazany za ludobójstwo, główny koordynator i wykonawca planu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, członek organizacji uznanych po wojnie za przestępcze, został wytropiony przez Mossad w Argentynie. Agenci najpierw odużyli go narkotykami, a następnie zapakowali do żydowskiego samolotu. W Izraelu został osądzony. Otóż Eichmann w Argentynie prowadził bardzo spokojne życie, jednakże wygadała się jedna z jego znajomych osób, która miała Poglądy bardzo nazistowskie. Ta osoba miała pewnego pecha, ponieważ zaczęła szerzyć swoje poglądy nazistowskie w towarzystwie Żydów, którzy go wydali. Skazano go na karę śmierci. Ciało Ichmana spalono w pośpiechu w przygotowanym krematorium niedaleko plaży. Jego prochy rozrzucono nad międzynarodowymi wodami Morza Śródziemnego.